No już przepłynął 300 kilometrów. Co się zmieniło i dlaczego się zmieniło? Zmieniło się to, że ustaliliśmy z władzami Księgi Rekordów Guinnessa troszkę inny dystans. Ten dystans się zwiększył, my go dalej negocjujemy. No i plan jest taki, żeby wykonać ten większy dystans, który gdzieś tam zamierzaliśmy. Aczkolwiek tutaj dalej negocjujemy, bo jakby stawka się zwiększyła i to mocno. Tutaj Tomek jakby zajmuje się tą stroną negocjacji, więc może on coś więcej powie na ten temat. Organizacja nadzorująca rekord Guinnessa zaproponowała nam, abyśmy wykonali rekord w tym właśnie zakresie 450 km, co jest bardzo dużą odległością. Nikt na chwilę obecną takiej odległości pod wodą w ciągu 30 dni nie pokonał. W związku z tym staramy się negocjować z organizacją nadzorującą bicie rekordu, żeby trochę skrócić ten dystans. Dla nas oczywiście najważniejsze jest to, żeby cały rekord odbył się w sposób bezpieczny, ponieważ ma on swoje podłoże tutaj charytatywne i chcemy wspierać jakże szczytny cel, ale również nie chcemy ryzykować zdrowiem naszego nurka. W związku z tym staramy się dokonać tych negocjacji, natomiast już na chwilę obecną wiemy, że nie będzie to dystans na pewno krótszy niż 300 km. Tego się będziemy trzymali. Jaki będzie ostatecznie, będziemy mogli potwierdzić po uzgodnieniu z Guinnessem. Wcześniej mówiłeś, że 300 dasz radę przepłynąć, że to nie jest jakiś taki wielki problem dla Ciebie. Problem jest tak naprawdę. Teraz właśnie dzisiaj przygotowujemy, już mamy cały kompletny sprzęt, który pozyskaliśmy przy współpracy z takimi firmami jak XD, Aquazone, Seacraft. Też z biurem podróży wyjeżdżamy dzisiaj na przygotowania i będziemy wykonywać w ciągu tych 2 tygodni przygotowanie, jeżeli chodzi o bicie dystansu i sprawdzenie, jaki dystans jesteśmy w stanie przepłynąć, używając tego sprzętu, który mamy w tej chwili na posiadaniu. Bo w Polsce robiliśmy taki bardziej przygotowania ze względu na temperaturę wody, to, że przy pływaniu na skuterze jest dużo większe wychłodzenie tego organizmu, raczej dystanse mierzące odległość, gdzie przeliczaliśmy potem tą odległość, którą możemy pokonać w dłuższym dystansie. Teraz no, zamierzamy już zrobić faktycznie taki dystans, jaki tam mamy przewidziany na dzień, no i będą to nurkowania powtórzeniowe, które nam pokażą, jak nasz organizm jest w stanie fizycznie być przygotowany do takiej próby. Tak naprawdę jest to wielkie wyzwanie logistyczne i techniczne. Na chwilę obecną nikt nie podjął się takiego wyzwania, w związku z tym my musimy sprawdzić parametry sprzętowe w konkretnych warunkach, stąd też właśnie teraz najbliższy 2-tygodniowy wyjazd taki testowy i nas, i sprzętu. Po tych 2 tygodniach będziemy w stanie dokładnie potwierdzić, jakie parametry odległości dziennej będziemy mogli pokonać i w jaki sposób będzie to wpływało na kondycję naszego nurka, ponieważ trzeba o tym pamiętać, że mówimy tutaj o dziennym przebywaniu pod wodą w około 10 godzin. Tak? To jest bardzo duże, że tak powiem, wycieńczenie dla organizmu i trzeba o tym pamiętać. Dlatego będziemy tutaj Janusza wspierali we wszelki sposób, zarówno i techniczny, jak i medyczny. Będziemy nadzorowali jego stan zdrowia, no po to, żeby cała próba, a docelowo bicie rekordu, odbyło się w sposób bezpieczny. I na jakich głębokościach będziesz pływał? Tutaj będziemy robić to jakby w ramach tego wybrzeża, w granicach nie większych jak 10 metrów planuję. Nie mamy już, jakby plan jest przygotowany w ten sposób, że wiemy, jak wybrzeże wygląda, nie ma tam jakichś portów, zatok niebezpiecznych, w miarę niebezpiecznych miejsc, więc generalnie staramy się do głębokości między 5 a 10 metrów tak w miarę realnie płynąć, tak jak to zamierzamy robić za granicą. Więc początki będą takie płytsze, może trochę potem, jak już osiągniemy dokładną linię brzegową, bo w miejsce, które płyniemy, gdzie tam też supportuje nas baza naszej znajomej Loreny, będzie początek jest taki bardzo płytki, potem trochę będziemy zwiększać tą głębokość, żeby ten dystans spokojnie, bez falowania sobie na tych 5-10 metrach wykonywać. Nie? Głębokość wydaje się niewielka, ale odległość jest gigantyczna i o tym trzeba pamiętać, że tutaj, jeżeli chodzi o gospodarkę gazową naszych organizmów, a dokładnie nurka, który będzie płynął, jest bardzo istotna, więc to też mamy na myśli. Więc tutaj nie o głębokość chodzi, a o ilość kilometrów pokonanych w ciągu jednego dnia.
Kilometry są ustalone z góry, a miejsce, w którym możesz wykonać to zadanie? Miejsce, to jest tak jak wspominaliśmy już chyba w ostatnim wywiadzie, Egipt, południe Egiptu. W związku z tym, że ten dystans się znacznie zwiększył, prawie o połowę, tak naprawdę, musimy trochę ustalić spraw związanych z przepłynięciem z Marsalam znowu na południe. Gdyż plan był taki, że z Hurgady do Marsalam płyniemy, tam jest park, rezerwat narodowy, który nie wiadomo, czy będziemy mogli zaliczyć, czy będziemy go musieli omijać, więc jakby w związku z tym musimy jakby przejść przez nowe tam historie związane z pozwoleniami. Jeżeli nie, no to po prostu wrócimy się tą samą trasą na północ, czego ja bym nie chciał, bo zazwyczaj ten prąd jest nam przeciwny. Więc wolałbym płynąć dalej na południe niż na północ z powrotem wracać. No. A dlaczego akurat tam? Warunki, temperatura, widoczność, wiele spraw związanych przede wszystkim z wychłodzeniem organizmu, bo i linia brzegowa, która jest dość prosta i dość niewymagająca, jeżeli chodzi o... Można by to było zrobić w Polsce na jeziorze i pływać w kółko, tak? No ale nie taki jest cel. My się pasjonujemy, ten rekord też wychodzi z jakiejś tam naszej, że tak powiem, zajawki do nurkowania. My lubimy promować to, dzielimy się tą pasją z naszymi klientami i chcielibyśmy promować nurkowanie w ten sposób. Dzięki temu, że jest to gdzieś tam za granicą, może to trochę więcej osób na to spoglądnie, dużo więcej osób może wesprze finansowo fundację charytatywną, więc jakby z tego tytułu planowaliśmy to zrobić w Egipcie. Myśleliśmy też o Chorwacji, aczkolwiek jest dużo trudniej jakby to logistycznie ogarnąć na miejscu niż w Egipcie przez osoby, które tam mamy zaangażowane w ten projekt. Rekord ma wymiar międzynarodowy i chcielibyśmy również, żeby międzynarodowe wsparcie następowało w wyniku tego rekordu tutaj na ten szlachetny cel, na który będziemy zbierali pieniądze. Także dla nas ze względu na te argumenty, o których powiedział Janusz, to miejsce wydaje się najbardziej obiektywne i takie właściwe. No, stąd też chcieliśmy podziękować sponsorom naszym, firmie Aquazons, firmie X-Deep, Seal, Seacraft. Wszystkie te firmy się mocno angażują w ten projekt i jakby supportują nas na każdym kroku. Stąd też nasze podziękowania w ich kierunku za to, że tak współpracują, bo tak naprawdę zainteresowanie było dość mocne, aczkolwiek wszystkie produkty, z których my korzystamy, to są produkty marki polskiej i na tym nam bardzo zależało, żeby to polskie produkty w tym jakby rekordzie gdzieś tam miały udział. W ogóle pomysł na taką, nie wiem, akcję czy takie wyzwanie? Pomysł się zrodził już chyba 7 lat temu, jeszcze podczas 7 albo 8 lat temu, podczas pracy mojej w Egipcie. Jakby ja jestem tutaj tym, który to wymyślił, powiedzmy. No i wtedy jakby nie było logistycznie możliwości wykonania tego, jak pracowałem, za bardzo nie było chętnego, który by gdzieś tam ten projekt wsparł. No i Tomek stał się jakby klientem, kolegą po jakimś czasie, no i siedząc na kawce u niego w domu rzuciłem taki temat, powiedział, no to robimy, no i tak z prostego pomysłu zrobiliśmy z tego jakąś tam akcję. Z Miłoszem współpracujemy już, tak jak wspomniałem wcześniej, gdzieś ze 2 lata, walcząc z ciężką chorobą, więc pomyśleliśmy, że przy tej naszej próbie bicia dobrze by było zebrać jakieś fundusze, bo jest to niewątpliwie dobra okazja na to, żeby dla niego te pieniążki były w jakiś tam sposób zebrane. Czy nam się to uda, czy nam się to nie uda, nie jest to tak istotne, chociaż chcemy pobić ten rekord, nie jest to tak istotne jak wpłaty tych pieniędzy na konto, o co bardzo prosimy. Będziemy jakby na stronie też mocno promować to, żeby te wpłaty tam były. Nie są duże pieniądze, więc każdy może te pieniążki wpłacić. Potem Tomek rzucił temat, zaczęliśmy telefonicznie już tam organizować znajomych.
którzy by chcieli wesprzeć nasz projekt, uczestniczyć w dom. Wszyscy robią to charytatywnie, nikt tutaj nie robi tego na mus. Każdy daje od siebie naprawdę duże fundusze, żeby ten projekt i firmy, które nas sponsorują, i ludzie, którzy nam towarzyszą, projektują strony, bo jest zaangażowany w to Aleks Świderski ze Stanów Zjednoczonych, Miloš właśnie z Słowenii, z bazy Freewheel, która nam pomaga ogarnąć wszystko na miejscu. Daniel Włodkowski, który nam pomógł z firmy Fly Travel, który nam pomógł z organizacji jakby przelotów, wszystkiego, co tam się na miejscu dzieje. No i tutaj duże, duże wsparcie też z Tomasza strony, który organizacyjnie no, dużo działa, żeby to ruszało do przodu. Nie? Pamiętajmy, że jest to przedsięwzięcie zupełnie non-profit, tak jak powiedział Janusz. Głównym celem jest to, żeby pomóc Miłoszowi, a przy okazji zrealizować ten rekord Guinnessa, jeżeli on będzie możliwy i będzie bezpieczny do zrealizowania, bo na tym cel był bicie rekordu, a okazało się, że bardziej nam chyba w tej chwili zależy na tej akcji charytatywnej, która gdzieś tam przy okazji powstała. Dalej planujemy zrobić ten rekord, nie odwracamy się, będziemy robić wszystko, żeby te 450 tym razem zaliczyć. Ja jestem przekonany, że jeżeli tylko technika nam pozwoli, czyli skutery i ich możliwości, to Janusz, znając jego silny charakter i nastawienie, będzie w stanie spokojnie to zrobić albo zdecydowanie przekroczy tą ilość. Natomiast jest to gigantyczna ilość kilometrów pod wodą. Nawet pokonanie 450 kilometrów na powierzchni byłoby trudne. Natomiast tutaj pod wodą jest to dodatkowe wyzwanie. Będziemy wszyscy dopingowali Janusza i wspierali go w tym działaniu. Bez takiego skutera ciężko by było nawet niemożliwe pokonanie takiego dystansu. Myślę, że w tym terminie na pewno niemożliwe do wykonania. Wszyscy, którzy nurkują, jakby zdają sobie sprawę, jak ciężkie jest machanie płetwami przez godzinę pod wodą, przez dwie godziny, już nie wspominając o 8, a odległość jest stosunkowo niewielka do pokonania, więc nie było w ogóle takiego planu, że gdzieś tam będziemy to robić w płetwach, i od samego początku zamierzone było, że będziemy ten dystans pokonywać na skuterach, bo to jest w mojej opinii jedyny sposób, w którym możemy to zrobić. Zdecydowanie. Taka odległość w płetwach jest niemożliwa do pokonania.